piłka do Kargosia, moment jeszcze z Kasperczak, podaje do Domarskiego, Domarski strzela i bramka dla Polski! Ja śledziłem też reprezentację młodzieżową, którą jeszcze wcześniej tam trener Górski prowadził, także ja zaczynałem też w reprezentacji Polski Juniorów, w 71 roku na turnieju byłem, w 72 roku reprezentacja Polski Juniorów zdobyła trzecie miejsce w Hiszpanii, pokonując właśnie na stadionie New Camp reprezentację Hiszpanii, gospodarzy, także jakoś ten kontakt taki przez to reprezentacje juniorskie śledziło się automatycznie jeszcze zanim był trener Górski selekcjonerem, to był trener reprezentacji młodzieżowej. Później został w 70 roku trenerem selekcjonerem pierwszej reprezentacji, a trener Strzelał przejął reprezentację młodzieżową. W ogóle zaskoczenie dla mnie było, że zostałem powołany do szerokiej kadry. To było dla mnie niesamowite wyróżnienie. A nie spodziewałem się, że w ogóle, że nie grając meczów eliminacyjnych, trener Górski zdecyduje się na wystawienie w pierwszej jedenastce. I to było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, bo później żeśmy, można powiedzieć, że pomimo dużej różnicy, to często mieliśmy kontakty z trenerem Górskim, przez drużynę Orły Górskiego. W tych różnych turniejach występowaliśmy, mieliśmy różne spotkania. Nieraz się pytałem właśnie trenera Górskiego, mówię, panie trenerze, jak pan zdecydował, że ja taki młody i pan Żmudę wystawia w pierwszej jedenastce, który nie grał w ogóle meczów eliminacyjnych i tak w trudnej pozycji, bo to środkowy obrońca to była odpowiedzialna pozycja. A ten Górski zawsze mówił, Ładzie, niech to zostanie tajemnicą mundialu. Czasy dzisiaj mamy, można porównać, to sztab jest niesamowity, bo i komputery, a trener Górski był wszystkim, lekarzem, trenerem, psychologiem, kucharzem. Także można powiedzieć, jedna osoba, która była wszystkim. Wielki autorytet, wielki, można powiedzieć, człowiek, trener, bo sprawy skomplikowane sprowadzał do prostych. No i to nieraz trzeba było decydować bardzo, bardzo błyskawicznie. Także myślę, że tutaj taka nawet wyczucie trenerskie, który zawsze mówił, Ładziu, jak jest dobrze, bardzo dobrze, to można zrobić, żeby było lepiej w drużynie. Chyba w historii polskiej piłki nożnej, bo nasza reprezentacja wygrywała z najlepszymi drużynami świata i myślę, że przede wszystkim przed Mistrzostwami Świata nie byliśmy faworytami, bo w grupie mieliśmy Włochy, Argentynę, Polskę i Haiti, no to wiadomo, bo kto był faworytem, a się zastanawiali tylko eksperci, czy trzecie, czy czwarte miejsce to Haiti i Polska zajmie. Także myślę, że przeszliśmy do historii, bo żeśmy zrobili dużą niespodziankę.